Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, gdzie jesteśmy na borówce i zobaczcie, ładnie przycięta, ładne pędy, mocne, ale nie ma rozwijających się pąków, coś hamuje wzrost. Tu zobaczcie obok, krzaczek, tu już pokazują się, tu będą się pokazywały pierwsze kwiaty, będą pierwsze owoce. Wracamy na ten pierwszy krzak, zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj jest. Albo czego nie ma. Zobaczcie, nie ma systemu korzeniowego. Coś obgryzło. Taki ładny krzak został zniszczony. Zobaczcie, jak to jest wszystko podgryzane. Jakby bubr. Ale zobaczymy, czy coś, czy w środku czasem nie ma tego szkodnika. No to może być jakiś opuchlak, chyba że jakaś nornica, bo tutaj widzę też jakiś coś jest, otwór, kto wie. O, resztka systemu korzeniowego. Ale szkoda, bo naprawdę ten krzak się zapowiadał na bardzo ładny. Zobaczcie, coś tu jest, ale co to jest? Coś było. Nie trzeba, trzeba będzie teraz coś tutaj w to miejsce dosadzić. O, było tutaj coś. Zobaczcie. O, coś tu było. Posiliło się krzakiem. Widzicie, ziemia wilgotna. Ciemna, taka fajna, torfowa. Tutaj wszystko było wymieniane pod tym krzakiem, pod tymi krzakami. Ojej, jak szkoda, no ale szkoda go, no trudno. Potencjał moim zdaniem był duży. Rokował na bardzo ładny, duży krzak. No ale już tu nic z tym nie zrobimy. Jeszcze zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Widać, że mróz stawił swoje piętno. Praktycznie jeszcze zobaczcie, mam taką borówkę posadzoną bodajże w tamtym roku. Ale ona nie była pielęgnowana. Była tylko tak wsadzona do ziemi, bo już nie miałem miejsca, gdzie ją lokować. Teraz widzieliście, wyleciał jeden krzak. No to prawdopodobnie ta albo jakaś inna zostanie wybrana i wsadzona tam. Ale zobaczcie, bez przycinania, bez nawodnienia, bez jakichś składników pokarmowych, bez żadnego nawozu. Widzicie, ona praktycznie stoi w miejscu, na nic nie przyrasta. A zobaczcie, jak zaraz wam pokażę, jak wygląda borówka, która była też w tamtym roku posadzona. No właśnie ta, zobaczcie, jakie są przyrosty. Silna, mocna, oby jej nic nie podgryzło. Jednak jak jest w dobrym stanowisku, jest przypilnowana, to widać, że ona się fajnie rozwija. A jak jest tak pozostawiona sama sobie, to tak po prostu żyje, bo żyje. Zobaczymy, jaki ma system korzeniowy, ale to w następnym odcinku, jak będę tam dosadzał czy przesadzał, to wam pokażę, jak wygląda system korzeniowy takiej nieobsługiwanej borówki. Jeden krzak, który zasechł. Zobaczymy, jakby, o, w ogóle systemu korzeniowego nie ma. Zobaczcie, jak zostało to wszystko zjedzone. Smaczna odmiana, ten blue crop. Widać. Ona wilgoć jest, bo jest, co jakiś czas jest podlewane. No ale co z tego? Jak borówki stają zjadane. I tutaj jeszcze zobaczcie. To już całkiem jakoś tak dziwnie. Nic nie ma, do zera.
Kolejny zobaczmy. Trzyma się. No dość mocno, ale jakiś taki przyschnięty. No, trzeba będzie odkopać. I tu jeszcze jeden, zobaczmy. Też zjedzony. To chyba jakaś nornica. Mi się wydaje, takie widać duże ślady zębów.